Więc żeby potem nie było, zostaliście ostrzeżeni. Po publikacji tego filmu odezwą się wściekłe demony, które zażarcie będą bronić Marcina Zielińskiego. Uważnie słuchaj, kto będzie głośno krzyczał i pamiętaj, że te osoby nie służą Bogu. Kurde, to jest normalnie jakieś samospełniające się proroctwo. W sensie powiedział, że tak będzie i tak jest, no bo kręcę ten filmik, czyli stało się to, co on powiedział. To jest więcej tak, jakby stanąć na szczycie bloku i powiedzieć tak. Za momencik moje ciało roztrzaska się o ziemię. Zobaczycie, to się spełni. I potem się rzucić i się roztrzaskać. No mniej więcej tak samo. Nie pozostaje mi nic innego, jak najserdeczniej zaprosić was na czołóweczkę, a potem gadanko. Dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, takim trochę innym i trochę dziwnym odcinku, ale domagającym się, że tak powiem, opublikowania z uwagi na zaistniałą sytuację, już tłumaczę, o co chodzi. Wybaczcie tylko proszę, że jestem taki mocno, no właśnie, poranny, bo jest w ogóle bardzo rano, dopiero co wstałem, coś tam zjadłem, piję kawę i muszę szybko dla was nagrać ten odcinek, żebyście go zdążyli dzisiaj obejrzeć. Kochani, wersja krótka najpierw dla tych, którzy nie mają czasu, posłuchajcie tylko tego początku, a potem wersja dłuższa, jeżeli ktoś ma parę minut, żeby ze mną spędzić. Jaka jest krótka wersja? Jakiś czas temu ukazał się w internecie ukazało się wybitne dzieło filmowe pod tytułem Marcin Zieliński, tam zdemaskowany prorok, czy jak to się nazywa tam. Czyli w sensie ponad dwugodzinny paszkwil na temat Marcina Zielińskiego. Dlaczego kręcę o tym film? Dostałem od was sporo wiadomości z prośbą o moje ustosunkowanie się do tego. Też z tego powodu, że zaprosiłem swego czasu, jak pamiętacie, kilka miesięcy temu Marcina do mnie na kanał. I Marcin u mnie kręcił filmy o Maryi, więc proszono, żeby się ojciec odniósł do tego. Dlatego też to robię, żeby nie było zamieszania wśród moich widzów, ale nawet gdyby tak nie było, to i tak uważam, że trzeba na coś takiego zareagować. Moi drodzy, mówię, wersja krótka. Marcin Zieliński jest katolikiem, rzymskim katolikiem, jest czcicielem Najświętszej Maryi Panny, jest uczniem Pana Jezusa, będącym nieustannie w duchowym kierownictwie, spowiadającym się, przyjmującym sakramenty, jeżdżącym na o zgrozo rekolekcje ignacjańskie, czyli formują go w swojej jednej z najlepszych duchowości, jaka istnieje w Kościele. No muszę to powiedzieć, ale taka prawda. Jezuici. Jest fantastycznym w ogóle człowiekiem i absolutnie kocha Pana Jezusa ponad życie. Więc jeżeli ktokolwiek, jakiekolwiek wątpliwości ma co do Marcina Zielińskiego, czy Marcin Zieliński oby czy przypadkiem nie jest jakimś heretykiem, fałszywym prorokiem, zwodzicielem i zwiedzaczem innych ludzi, to w mojej skromnej opinii nic nieznaczącej zupełnie nie jest. I w ogóle to wszystko, co tam się dzieje wokół niego, no to są po prostu czyste bzdury. Moi drodzy, tyle jeżeli ktoś nie ma czasu, natomiast jeżeli ktoś ma czas, to zapraszam. Kochani, wczoraj zostało napisane takie pismo, podpisało ponad 100 osób to pismo, w sensie różnych kapłanów, liderów różnych ruchów, też ważnych jakichś tam osobistości Kościoła, pismo sprzeciwiające się temu filmowi i w ogóle sposobowi, w jaki ten film postępuje. Pismo zostało przekazane Episkopatowi Polski i mamy nadzieję, że Episkopat Polski zajmie się tą organizacją zwiedzeni.pl, żeby coś z tym zrobić, bo takich rzeczy w Kościele być nie powinno. Kochani, na początku, kiedy myślałem sobie, że nakręcę ten film, bo chciałbym po prostu rozwiać wasze wątpliwości, to miałem ambitny plan, bo pomyślałem sobie, wezmę ten film i po prostu krok po kroku, argument po argumencie wam tutaj to, że tak powiem, skontruję, czyli pokażę, na czym polega bzdura tego filmu. Ale po pierwsze, jak zobaczyłem, że on trwa 2:20, to myślałem, matko, to ten odcinek będzie trwał pewnie ze 3, znając mnie, a po drugie, no po wysłuchaniu pierwszych 16 minut po prostu byłem już na skraju wytrzymałości, bo ten film to jest po prostu zbiór takich bzdur, takich po prostu bzdetów, takich głupot, że to po prostu szkoda w ogóle czasu i energii, żeby tym się zajmować. Żeby jednak oczywiście nie było tak, że o właśnie, szóstak powiedział, co powiedział, to kochani, kilka argumentów spróbuję jakby wam pokazać. Pokażę wam, dlaczego ten film jest tak zły, dlaczego ten film jest tak głupi, dlaczego ten film jest tak niedobry i w ogóle tak niechrześcijański, bo to się w głowie nie mieści. Jakby kilka rzeczy wam pokażę, mówię nie wszystkie, bo obejrzałem pierwsze 16 minut, a potem obejrzałem do końca, tylko przeskakiwałem co 2 minuty, bo tego się po prostu słuchać nie da.
Więc kochani, jeżeli ktoś ma chwilę czasu, to ja tu parę rzeczy jakby spróbuję powiedzieć. Tam w sumie będzie kilka ważnych rzeczy, bo pokażę kilka błędów, które po prostu popełniane są czasem w kościele, a nie warto ich popełniać. Więc jak ktoś ma czas, jedziemy. Kurde, co się tu dzieje w ogóle dookoła? Chyba jakieś szaszane mi nie pozwalają nakręcić tego filmu. Moi drodzy, pierwsza rzecz, taka najmniej merytoryczna, można powiedzieć odczuciowa, ale ja myślę, że ona jest ważna. Każdy z was, kto do tego filmu zajrzy, aczkolwiek bardzo was zachęcam, nie zaglądajcie, bo to jest po prostu szkoda czasu zwyczajnie, nie? To zobaczy jakby formę tego filmu i pewien sposób jakby przedstawiania treści w tym filmie. Jak takie coś, kochani, gdziekolwiek widzicie, miejcie zawsze 99,9% przekonania, mam do czynienia po prostu z jakimś szwindlem. Pomijam muzykę robiącą sensację, pomijam sposób wypowiedzi. No może tacy po prostu są ci ludzie, że mają takie te smutne twarze i mówią z takim nieobecnym emocjonalnie w ogóle, nie wiem jak to nazwać, nastawieniem. Natomiast, co jest najgorsze jakby w pewnej prezentacji tam rzeczy? Po pierwsze zauważcie, że prawie wszystkie osoby, które tam się wypowiadają, nieustannie patrzą tak, o mniej więcej tak, czyli patrzą jakby wróg tuż obok kamery, co bardzo prosto oznacza, że czytają z kartek, nie? Ja rozumiem, pewnie jest jakaś tam dbałość o to, żeby po prostu nie mylić faktów, a jak się za chwileczkę okaże, faktów nie ma żadnych w tym filmie, ale to jest po prostu aż śmieszne, kiedy widać, że człowiek nie wyraża jakiejś opinii, tylko po prostu czyta przygotowany tekst. I ja nie próbuję to oczywiście zasugerować, że ktoś im tam kazał coś powiedzieć, nie, to są pewnie ich opinie, ale taki sposób właśnie, że tak powiem, nieautentyczny, absolutnie jakby już odrzuca w ogóle od przyjęcia jakiejkolwiek opinii. A co gorsze, kochani, i to jest bardzo ważna już rzecz, prawie wszystkie rzeczy, które są tam mówione, poprzedzane są, a szczególnie te najważniejsze zarzuty, poprzedzane tam są takim wyrażeniem, nie sposób odnieść wrażenia albo nie sposób myśleć inaczej. Czyli pokazują jakieś fakty, które de facto mogą oznaczać wszystko i po zbiorze 3-4 faktów nagle główny prowadzący, bo on szczególnie lubi to zdanie, wypowiada takie zdanie, no nie sposób odnieść wrażenia po tym. Drogi panie prowadzący, każdy sobie może odnieść wrażenie, jakie chce. Jeżeli chcesz przedstawić jakiekolwiek fakty na temat zwiedzenia, którego jest przyczyną Marcin Zieliński, to przedstaw fakty niebudzące wątpliwości, a nie sposób z tego wynieść takiego wrażenia. W taki sposób, kochany, nie da się nic zrobić. To wszystko, co jest w tym filmie zrobione, to są insynuacje i pomówienia. To jest w ogóle grzeszne, robienie czegoś takiego. Więc to jest pierwsza sprawa. Druga. Idźmy argumentami. Pokażę wam kilka rzeczy. Pierwszy, jaki się pojawia tam w ogóle, pierwszy duży dział, kiedy jest mowa o korzeniach Marcina Zielińskiego, to mowa jest oczywiście o jego kontaktach z protestantami. To jest w ogóle kuriozalne, co ja tam słyszę. Są tam zdania typu, że Marcin Zieliński zna się z protestantami, spotykał się z nimi, rozmawiał z nimi, mało tego, uczył się od nich czytać Biblii, i w ogóle bardzo wiele rzeczy w jego nauczaniu to jest po prostu protestanckie podejście do Biblii, protestanckie biblijne nauczanie i tak dalej, i on korzystał z tego. Drodzy autorzy tego filmu, podstawowe wykształcenie teologiczne da wam taką świadomość, że mniej więcej, nie wiem, połowa współczesnej biblistyki katolickiej powstała w oparciu o osiągnięcia również biblistyki protestanckiej. I na wszystkich zajęciach księży, których się uczy w seminariach, nie tylko u dominikanów, ja wiem, my to jesteśmy ci tam cichorzy liberałowie, ale na bardzo... Na ogromnej większości uczelni korzysta się oczywiście z dorobku protestanckiego zmagania się ze Słowem Bożym, dlatego że bardzo wielu protestantów to są wybitni naukowcy, którzy zrobili fantastyczne rzeczy. Uwaga! Ja wiem, to żaden argument, bo to was tylko jakby przekona, że jestem w tej samej grupie ludzi. Ja również bardzo często korzystam z protestanckich odkryć biblijnych, bo to są świetne rzeczy. Mało tego, protestanci to są nasi bracia w wierze. Ja nie mówię, że wszystko mamy tak samo i nie ma znaczenia, czy ktoś jest katolikiem, czy protestantem. Nie o to mi chodzi, nie. Ale to są nasi bracia w wierze, którzy wierzą w tego samego Pana Jezusa. Przypominam wam takie zdanie Pana Jezusa, które było całkiem niedawno w Ewangelii. Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. I jak mówi Pan Jezus, jeżeli ktoś w moje imię, no właśnie, czyni jakieś rzeczy, to nie może od razu źle mówić o mnie. Jakby dlaczego mu zabraniacie? Co tu się dzieje dookoła? Więc kochani, ten zarzut jest w ogóle absurdalny. W ten sposób powinniście odrzucić w kościele ogromną większość kościoła, która ma cokolwiek wspólnego z protestantami, która razem z braci protestantami, których ja bardzo serdecznie pozdrawiam i mam nadzieję, że razem bracia będziemy szukać Pana Jezusa w Słowie Bożym i też kiedyś się zjednoczymy. Mam taką nadzieję, że razem nastanie taki czas, że będziemy razem wspólnie uwielbiać Pana Jezusa i wspólnie czytać Jego Słowo, a nie się ciągle dzielić. Więc uwaga, to jest pierwsza rzecz. No niestety biblistyka katolicka również bardzo często jest oparta na biblistyce protestanckiej, więc sorry, jeżeli Marcin to robi, no to robi tak jak cały Kościół.
Druga rzecz tam z tym jeszcze związana, to już jest w ogóle po prostu najczystszy wyraz magicznego rozumienia wiary i też takiej taniej sensacji, już mówię. Są to takie zdjęcia, one są kochane te zdjęcia. Jak pokazują, jak Marcin był na jakichś tam spotkaniach, nie, u protestantów. Są takie zdjęcia ze szczałkami, że gdzieś tam Marcin, szczałka do Marcina, szczałka do księdza proboszcza Marcina, że są na spotkaniu i podobno tam się modlili razem z nimi. No nie wątpię, jakby na spotkaniu to się pewnie modlili. I w ogóle podobno przyjęli namaszczenie od nich wszystkich. Cały czas tam są używane słowa, że on podobno przyjął, że najprawdopodobniej przyjął i tak dalej. Co mi obchodzą takie słowa najprawdopodobniej? Kochani, uwaga, mam dla was teraz tutaj po prostu straszną rzecz. Zobaczcie. Ta-dam! Papież Jan Paweł II modlił się razem z innowiercami. Podobno razem z nimi tam się modlił i są zdjęcia, zobaczcie, są strzałki. Kochani, przepraszam, ale to jest jakiś w ogóle najniższy poziom po prostu plotek i pomówień. Tak, Marcin się pewnie modlił z tymi protestantami. Ja też się często modlę z protestantami. Papież się modli z protestantami. No, halo, mało tego, nie tylko z protestantami, z buddystami, z muzułmanami, z innowiercami i tak dalej. Było spotkanie w Asyżu, tak, międzyreligijne, gdzie się wspólnie modlono, tak? O kochani, no w ogóle o czym my to rozmawiamy? I właśnie, tam jeszcze ten argument, że no zapytano Marcina co prawda, jakie on przyjął namaszczenie i Marcin powiedział, że jedyne namaszczenie, jakie przyjął, to przyjął namaszczenie w chrzcie i w bierzmowaniu, co nie? Ale oni mówią, no ale wystarczyło przecież, że był w jakimkolwiek kontakcie i że dotknął w ogóle tam kogoś na tych spotkaniach, to namaszczenie na niego przeszło i on nawet nie wie, że przeszło. Moi drodzy, to jest absolutnie herezjastyckie, czy jak tam to nazwać, podejście do wiary katolickiej, która się nazywa magia. I jeżeli tak myślicie, autorzy filmu, to bardzo błądzicie, bo tak nie działa rzeczywistość duchowa. No nie działa. Kochani, jedźmy dalej. Przepraszam, bo się oczywiście rozgaduję, a tak jak mówiłem, jak ktoś nie ma czasu, to tam obejrzyjcie tylko ten początek, ja sobie trochę pogadam, bo w ogóle, naprawdę, no po prostu to jest taka fajna rzeczywistość, to co oni tam ponakręcali, że to się w głowie nie mieści. Znaczy nie, to jest w ogóle poważne, to powiem na końcu. Tylko trzeba do takich rzeczy podchodzić z dystansem, bo inaczej to się nie da. Kochani, druga rzecz. Tam mówią o nakładaniu rąk, tak, że we wspólnocie Marcina Zielińskiego nakłada się ręce i też Marcin Zieliński nakłada ręce. I potem pan bardzo poważnym głosem mówi, że przecież jest to niezgodne z nauką Kościoła, dlatego że Kościół mówi, że tylko kapłan, który ma namaszczone dłonie, może położyć ręce na głowie kogoś. Ewentualnie, no tam się tak wycofali trochę, że jeszcze rodzice mogą, jak dzieci błogosławią, to mogą położyć ręce na głowie kogoś i również małżonkowie mogą się błogosławić. Potem jeszcze jakiś ksiądz się wypowiada, w ogóle Bogu ducha winny, mam wrażenie, jakiś dobry ksiądz, którego po prostu wmanipulowano w te wypowiedzi, który przeczy w ogóle temu, co oni powiedzieli, bo on mówi, że tak, trzeba uważać, jakby kto ci kładzie ręce na głowę, bo nie wiadomo, kim on tam jest, ale mówi, jeżeli ktoś jest sprawdzony, wiadomo, że ma charyzmat, wiadomo, że ma posłannictwo od Pana Boga i modli się w Duchu Świętym, to taką osobę, ten ksiądz tak mówi, to można ewentualnie jakby pozwolić, żeby taki ktoś się modlił. Czyli przeczy zupełnie temu, co powiedzieli ci ludzie w tym filmie. Kochani, więc to są jakieś w ogóle blubry, wynikające po prostu z jakichś, nie wiem, no z jakichś po prostu własnych przekonań tych ludzi. Po pierwsze, kapłan nie dlatego nakłada ręce na głowę i tylko on to może robić, że ma ręce namaszczone. To się najbardziej podstawowe prawdy, jakby, że tak powiem, teologii katolickiej kłaniają. Namaszczenie rąk w sakramencie święceń nie ma nic wspólnego z istotą tych święceń. Namaszczenie rąk jest tak zwanym obrzędem wyjaśniającym. Nie było go w ogóle zawsze w obrzędzie święceń. Mało tego, mogłoby go zupełnie nie być, bo nie należy do istoty sakramentu. To znaczy, że namaszczenie nie ma nic wspólnego tak naprawdę z istotą sakramentu. Więc kapłan nie ma przez namaszczenie czegoś specjalnego w tych rękach. No nie ma. Istota sakramentu jest w innym miejscu tego sakramentu, a nie w namaszczeniu. To jest obrzęd wyjaśniający. Więc to jest w ogóle jakiś pomylony argument, tak? Po drugie, oczywiście, że nie pozwalamy każdej osobie, że tak powiem, z modlitwą nakładać sobie rąk na głowę. Ale jest dokładnie tak, jak mówił ten ksiądz, w ogóle, bo mądrze mówił, że żeby wiedzieć, skąd ten ktoś jest, tak? Jakby kto to jest, jakie są jego intencje, dlaczego on się chce nade mną modlić, w czym duchu on tę modlitwę nade mną odmawia. I ja, moi drodzy, jeżeli tylko spotkam wierzącego katolika, o którym wiem, że ten katolik chce dla mnie błogosławieństwa, absolutnie mu pozwolę, żeby się nade mną pomodlił i w ogóle nie widzę w tym żadnego problemu i to w ogóle nie ma nic wspólnego z jakąkolwiek nauką Kościoła. Nie ma takiej nauki Kościoła. To jest tak zwany zdrowy rozsądek i duchowe rozeznanie, a nie jakieś blubry, nie wolno, bo nauka zabrania. Matko Boska. Następna rzecz jest po prostu super. Ja nie wiem w ogóle, po co ja o tym mówię, bo są jakieś blubry. Trzeba z takimi blubrami w ogóle to do was gadam, w sensie zajmuje się tym. Przytaczają tam jakieś argumenty z Marcina, jak Marcin mówił, jak bardzo pragnie, żeby ogień Ducha Świętego w nim zapłonął i żeby on cały, Marcin, zapalił się ogniem, bo bardzo chciałby przyjąć Ducha Świętego. I też jak bardzo chce, żeby dzisiaj, właśnie dzisiaj, stały się te cuda, które się działy kiedyś. I ten pan prowadzący mówi, że to, co Marcin powiedział, to jest taki sposób, który się wziął od protestantów, właśnie z tej nowej fali, tam z Blessing Toronto,
tamto i tak dalej, tych innych różnych ruchów protestanckich, że to oni to zrobili tak, że to dzisiaj mają się dać te cuda i ten ogień to jest ich wyrażenie. Drodzy Państwo, no tutaj to już nawet nie wiem, co mam powiedzieć. To jest z Pisma Świętego. To Pan Jezus chciał, żeby ogień zapłonął na ziemi. To Pan Jezus się modlił o to, żeby ogniem się zapalili wszyscy Jego uczniowie. To Pismo Święte o tym mówi, że Duch Święty stępuje i zapala. Mało tego, to dzisiaj, to weźcie sobie jakąkolwiek liturgię, na przykład brewiarz. Taką nudną sprawę, przypuszczam, że ją pewnie lubicie, bo to taka normalna rzecz, nie budząca zastrzeżeń. W brewiarzu jest tak zwana idea hodie, czyli dzisiaj, że wszystkie teksty liturgiczne mówią, dzisiaj się to dzieje, dzisiaj jest ta łaska, dzisiaj są te tajemnice, dzisiaj Pan Jezus działa. Więc to, co robi Marcin, to jest absolutnie w najczystszym nurcie Kościoła w ogóle, a nie ktoś, kto gdzieś tam w Toroncie, jak to mówią, wymyślił i to jest od nich. Nie, to jest od Pana Jezusa z Pisma Świętego. Następna rzecz, naprawdę już ląduję, tylko jeszcze kilka wam powiem. Pobłogosławił tę wspólnotę biskup. No i oczywiście jakieś stwierdzenie, biskup został zmanipulowany. Czyli rozumiem, zasadniczo sposób myślenia jest taki, że jeżeli biskup zgadza się z tym, co wy mówicie, to biskup święty. Jeżeli biskup się nie zgadza z tym, co mówicie, to wtedy mówicie, że biskup zmanipulowany, ksiądz zmanipulowany i tak dalej. Kochani, ja wiem, no to jest taka metoda, w sensie myślenia. Ja też tak czasem mam, nie? Że jak się jakiś biskup ze mną zgadza, to mówię, o, fajny biskup, nie? Ale jak się ze mną nie zgadza, to mówię, o, ten to chyba błądzi. Otóż, moi drodzy, to nie jest metoda rozeznawania tego, czy jakiś biskup błądzi, czy nie. Jeżeli kiedyś u mnie też zobaczycie, że będę jakiegoś chwalił, bo się ze mną zgadza, to absolutnie nie bierzcie tego pod uwagę. Jest tylko jedna metoda. Czy ten biskup działa w zgodzie z nauką Kościoła? Jeżeli tak, to okej. Jeżeli nie, to nie. Biskup był na wizytacji, oczywiście są tam teksty tych wszystkich wypowiedzi, jakby tych ludzi, którzy mówią, nie, oni tam wszystko przygotowali wcześniej pod tego biskupa. Jak można przygotować coś tak pod biskupa? No, w ogóle ja tego nie jarzę. No i biskup się zwiódł i ich pobłogosławił i napisał w ogóle pismo, słuchajcie, z dekret biskupa, który zatwierdza tę wspólnotę. To są jakieś jaja w ogóle, że oni to podważają. To jest niewiarygodne, no. Dobra. Jeszcze dwie rzeczy. Zrobili ankietę wśród wspólnoty. Oczywiście nie podają, jakby jaka była ilość tych ankietowanych, nie? Bo rozumiem, że co? Żeby ankieta była rzeczywiście, jakby mogła coś pokazać, to rozumiem, że byli na spotkaniu wspólnoty, wzięli wszystkich członków wspólnoty i wszyscy członkowie wspólnoty, wiedząc, że będą o nich robić taki paszkwil, wypełnili tę ankietę. No nie. No jak przypuszczam, bo to inaczej nie da się o tym pomyśleć. Chociaż posługuję się teraz argumentem, który oni mówią, że wszystko wskazuje na to, że no wzięli tych ludzi, którzy się wypowiadają w tym filmie, czyli którzy są przeciwi, wśród nich zrobili tę ankietę, no i wyszło, że to sekta jest, nie? Wiecie, jest taki jeden z największych argumentów, że to sekta, bo podobno nauczanie dla nowicjuszy, czyli dla tych, którzy przychodzą, jest inne niż nauczanie dla tych, którzy są dalej. Uwaga, objawienie. Tak jest we wszystkich zakonach, tak jest we wszystkich seminariach, tak jest we wszystkich wspólnotach, tak jest w całym Kościele. To bardzo proste. Jeżeli przychodzi ktoś, kto nie miał nic wspólnego z Kościołem i bierze udział w kursie Alfa, to mu się przedstawia najbardziej podstawowe prawdy chrześcijańskie i to jest nauczanie dla niego. A kiedy jest po 20 latach formacji, kiedy się już nauczył bardzo wielu rzeczy, to tematy, z którymi się jakby z nim rozmawia i których się go formuje, są zupełnie inne. To tak jak na przykład na ignacjańskich rekolekcjach. Zupełnie inny poziom wiedzy i inny poziom zmagania jest na fundamencie, a zupełnie inny na czwartym tygodniu. Rozumiem, że jezuici też są zwiedzeni, no bo jakżeby inaczej. To akurat możliwe, nie? Ale nie. Żart. Okej, tak? Nie, ja strasznie lubię jezuitów. Kochani, no nie mogę. Muszę jeszcze jedno, bo to będzie hicior. O tej Maryi, nie? Że Marcin Zieliński jest w ogóle antymaryjny, a wszystkie wypowiedzi maryjne, jakie ma, to jak tam mówi taki jeden wypowiedziciel, to są takie, że on to mówi, bo musi, ale myśli inaczej. Kurde, skąd ty, chłopie, masz taki wgląd w jego duszę, nie? A w ogóle, tak na marginesie, nie wiem, czy zauważyliście tam, że jest mnóstwo takich tych ludzi, którzy tam się wypowiadają z tymi takimi zamazanymi twarzami, nie? Ty co to jest w ogóle? Ja rozumiem, gdyby były jakieś ofiary skrzywdzone przez Marcina i te ofiary bałyby się jakiegoś prześladowania, tak? Ale nie, tam są po prostu jacyś ludzie, którzy są zwyczajnie tchórzliwi, którzy mówią, bo nie chcą pokazać swojej twarzy. Nie wiem, no bo są tchórzami, zwyczajnie. Ale ci tam się właśnie wypowiadają o tej maryjności, no i oczywiście pojawia się argument z langusty. To zobaczcie, ten fragment bez ekstra. W efekcie rosnącej popularności posługi Marcina Zielińskiego powstał kuriozalny i nieodpowiedzialny pomysł. Uznano Marcina za osobę odpowiednią do nauczania na temat Matki Bożej, zrealizowano serię 10 filmów pod tytułem Maryja oczami faceta, w których wypowiada się on na temat Matki Najświętszej, a filmy te zostały opublikowane na YouTube'owym kanale ojca Adama Szustaka Langusta na Palmie, gdzie dotarły do setek tysięcy osób. Dzięki tej promocji Marcin Zieliński zyskał bardzo dużą wiarygodność i rozpoznawalność, a także umocnił swój wizerunek jako osoby maryjnej. Jeżeli wnikliwie przyjrzymy się treści tych filmów, odsłonimy kolejną manipulację wykonaną przy użyciu Matki Bożej. Opowiadanie o Matce Bożej zajmuje od 2% do 32% czasu trwania odcinka.
Mówienie o samym sobie zajmuje Marcinowi Zielińskiemu od 29% do 73% czasu trwania odcinka. Reszta czasu to wstęp, czytanie fragmentu Pisma Świętego, wspominanie o Bogu i modlitwa. Analizując te dane zbiorczo, widać, że zaledwie 14% czasu trwania wszystkich filmów dotyczy Matki Bożej, a 53% czasu trwania filmów to lansowanie samego siebie. Seria filmów Maryja Oczami Faceta pokazuje bezczelną manipulację, jakiej dokonał Marcin Zieliński, wsparty przez nieodpowiedzialne osoby. Czy wy czujecie absurd tego, co tam pokazano? Drodzy autorzy tego filmu, proponuję zrobić następującą rzecz. Weźcie Biblię, przeczytajcie całą Biblię i weźcie to sprocentujcie. Ile tam jest, na przykład, nawet już nie mówię o Maryi, nie? Tylko weźcie, ile tam jest jakiejś historii jakiegoś patriarchy o Bogu, a ile o Nim. Okaże się, że słów bezpośrednio o Bogu i do Boga jest właśnie jakieś tam pewnie 10-13%, a potem jest jego historia. Uwaga, ta jego historia to jest również historia o Bogu. Więc jak Marcin mówi o Maryi, to nie musi przez 10 odcinków, przez 10 minut odcinka mówić Maryja, 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 Maryja. Wtedy rozumiem, bylibyście zadowoleni. Nie. Pokazuje prawdę o Maryi, a potem pokazuje ją na swoim przykładzie. Uwaga, tak jest we wszystkim. Weźcie w ogóle Ewangelię. Wiecie, ile jest procent w Ewangelii o Maryi? Aha, czyli rozumiem, że Ewangelie są antymaryjne, tak? I tylko mówią o niej, bo muszą. Co za w ogóle, co to jest jakieś w ogóle, no słów mi brakuje. Dobrze kochani, bo ja mógłbym tak jeszcze długo, ale to po prostu szkoda, naprawdę szkoda, szkoda wszystkiego. To co najważniejsze kochani, bo ja to oczywiście wszystko mówię trochę prześmiewczo, dlatego że uważam, że z takimi rzeczami to nie można na poważnie. Gdyby oczywiście powstał film, taki na poważnie film by powstał, czyli film, gdzie byłyby naprawdę rzeczowe argumenty, gdzie byłyby teologiczne argumenty, nie argumenty, że tak powiem, z prywatnej duchowości, bo ja rozumiem, że ci ludzie mają takie odczucia i przedstawiają swoje odczucia. Ale gdyby były argumenty rzeczywiście teologiczne, to do takiego filmu można by się odnieść. W sensie można by każdy argument rozważyć, zobaczyć, czy to jest racja. I ewentualnie, jeżeli Marcin gdzieś by błądził, to okej. Okay. Tylko kochani, ten film nie jest o tym. Zobaczcie w ogóle w tym filmie, te wszystkie kadry, które tam są ze zdjęciem Maryi w tle. Zaraz to oczywiście ktoś powie tak, bo szóstak jest antymaryjny. No, jestem antymaryjny, po prostu ja nie mogę. A już w ogóle ta biedna dziewczyna, przepraszam, że tak mówię, bo jest mi strasznie żal tej dziewczyny. Bo to pewnie jakaś strasznie dobra dusza, która tam coś mówi i trzyma ten obrazek Maryi tutaj. No to jest po prostu, co to w ogóle ma znaczyć w ogóle to ustawienie z tym obrazkiem Maryi tutaj. Kochani, ten film jest smutny z trzech powodów. Pierwsze dlatego, że ten film się sili na to, że on ma być upomnieniem braterskim. Jest tam taki cały fragment o tym, gdzie oni mówią, że robią to dlatego, żeby upomnieć bratersko. Drodzy autorzy tego filmu, ten film nie ma nic wspólnego z upomnieniem braterskim. Ten film jest paszkwilem, ten film jest złośliwym, fałszywym, plotkarskim, absolutnie niepopartym żadnymi dowodami paszkwilem na temat Marcina Zielińskiego. To, co robicie, nie jest wyrazem żadnej miłości, tym bardziej, kiedy się posługujecie nieustannie słowami, że Marcin jest skrajnie głupi i wykazuje się skrajną głupotą i debilizmem i tak dalej. W ogóle to nie ma nic wspólnego z miłością. Nie, to, co zrobiliście, to jest złożenie fałszywego świadectwa przeciwko bliźniemu swemu. A to jest grzech przeciwko jednemu z przykazań. Mówiąc krótko, nie wyobrażam sobie, jak możecie przystępować do komunii z czymś takim. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że wy nie macie takiej świadomości, bo prawdopodobnie jesteście przekonani, że robicie coś dobrego i zrobiliście to prawdopodobnie w dobrej wierze. Ja mam takie przekonanie, nie osądzam was, bo myślę, że powodowało wam coś dobrego, w sensie w waszym mniemaniu coś dobrego. Jest mi bardzo smutno z powodu tego filmu, bo to pokazuje, jak bardzo potrafimy się zakręcić wokół siebie, jakby wokół własnych przekonań, wokół własnych odczuć, wokół wniosków, które sobie po prostu wyciągamy i nie konfrontujemy ich z rzeczywistością. Smutny jest ten film, bo bardzo mi żal tych ludzi, którzy tam się wypowiadają, bo to są prawdopodobnie jacyś strasznie dobrzy ludzie, którzy się po prostu wmanipulowali, jak mówi tytuł waszej strony, którzy się zwiedli takim myśleniem. Natomiast to jest gorsze, to jest film, który robi ogromne po prostu zamieszanie w kościele, bo pod pozorem dobra tak naprawdę wprowadza jakby podziały. Tak jak mówię, film został zgłoszony do episkopatu, mam nadzieję, że jakaś reakcja będzie, a jak nie będzie, no to też nic się nie stanie. To się damy sobie z tym radę. Kochani, żebym też był dobrze zrozumiany, bo ktoś sobie może pomyśleć, aha, czyli Marcin Zieliński jest największym dobrem tego kościoła i w ogóle bez niego nie ma zbawienia. Znaczy, po pierwsze to tak, w takim sensie, że każdy człowiek jest największym dobrem kościoła, każdy człowiek. Marcin Zieliński jest fajnym, dobrym katolikiem, szukającym Pana Jezusa i przez którego Pan Jezus również działa w tym świecie, tak jak przez wielu innych.
Czy jest nieomylny i czy nie ma pewnie rzeczy, które są jakąś tam przesadą, jakimś czymś, co można by pewnie Marcina w jakiś sposób gdzieś indziej trochę pchnąć? Pewnie tak, tak jak każdym z nas, tak jak ze mną. Ja też mam na pewno takie działki mojej rzeczywistości i niektóre nawet widzę, gdzie przesadzam, gdzie jadę za bardzo po swojemu, gdzie mam swoje odczucia i próbuję je na innych przenieść i tak dalej. Tak robi każdy. Od tego jest Kościół, żebyśmy byli razem i nie w nienawiści i w hejcie, bo już tam widzę zacierających ręce niektórych, którzy mówią, a pokażę mu zaraz Szusztakowi, tylko w miłości i tak naprawdę w prowadzeniu siebie nawzajem w Kościele, bo od tego mamy Kościół, w prowadzeniu się do tego, żeby nasza nauka była czysta i dobra. Takie coś, co zrobiliście, jest zaprzeczeniem absolutnie chrześcijaństwa, Ewangelii i jest zwyczajnie grzechem przeciwko jednemu z przykazań. Możliwe, że bez sensu, że tyle czasu poświęciłem na to, ale jakoś tak, no bo to po prostu momentami jest tak zabawne, że to się po prostu w głowie nie mieści. Na koniec jeszcze jedno. Drogi Marcinie, jeżeli obejrzysz ten film, mam nadzieję, że może nie, że nie, bo masz pewnie lepsze rzeczy do robienia. Drogi Marcinie, bo się ostatnio też spotkaliśmy w spotku. Strasznie fajnie, Marcin, że w ogóle byłeś i się pan pomodliliśmy wspólnie. Drogi Marcinie, proszę cię, nie da się temu wziąć. Nie? Wiem, że to pewnie trudne dla ciebie jest, że jak się taki film ogląda o sobie, to jest człowiekowi ciężko. I nawet wiem, że publicznie będziesz mówił, że spoko, spoko, wiem jak to jest, nie wiem jak jest w środku. Marcin, nie da się. Wiesz, gdzie jest twój ratunek. Ratunek jest w modlitwie w Panu Jezusie i w cierpliwości, która od Niego pochodzi. Więc nie da się tym atakom, Marcin. Nie da się tym paszkwilom. Rób swoje, bądź z Panem Jezusem, działaj w Jego imię i niech przez twoje ręce i przez twoją modlitwę i przez twoją posługę dzieje się jak najwięcej dobra. I strasznie się cieszę, że jesteśmy razem w Kościele i że możemy wspólnie iść za Panem Jezusem. Kochani, to tyle. O mamo, ale się nagadał. Takie w sumie trochę Q&A z tego wyszło, nie? Więc to może być takie Q&A trochę. Kochani, tyle gwoli wyjaśnienia. Ja wiem, że oczywiście ci, którzy są przeciwko, to i tak zostaną przeciwko i powiedzą, no po prostu Szusztak się wpisał w całą tą, no właśnie, w całą tą bandę tych różnych liberałów i tych innych zwodzących Kościół. Ale mam nadzieję, że może komuś, kto mnie ogląda i miał jakieś zamieszanie, może komuś to coś wyjaśni. Ktoś nie będzie miał zamieszania. I taki był trochę mój cel, żebyście tego zamieszania nie mieli, bo tu naprawdę nie ma żadnego powodu do zamieszania i do obaw. Ściskam, pozdrawiam, Bogusławie i do zobaczenia w następnych filmach. Z Bogiem, pa!